Silnik jest z Zaporożca, skrzynia Zaporożec, objeżdżone, sprawdzone od wielu, wielu lat i praktycznie bezawaryjny. Bezawaryjny, bo te silniki były, jeżeli były poskładane dobrze, to zawsze były bezawaryjne. Zawsze lubiłem robić takie samoróby, jak obecny tu na załączonym obrazku. Lubię też oryginały, oryginalne motory, ale zawsze przerabiam. Brzydkie, paskudne, ale skuteczne. Są bajery porobione, bo silnik jest na tyle mocny, że nawet gdyby się go ładowało dwoma tonami, to by się jechał i tak, i tak. 1800 pojemność po lekkich przeróbkach. No i to daje radę, bo cała konstrukcja waży jakieś 700 kg. A taki silnik o takiej dużej pojemności to naprawdę sobie dobrze radzi z tym. To jest mały motocykl w sumie, małej pojemności, ale był w takim stanie dość, no powiedzmy, opłakanym i oryginalnym. Jest poprzerabiany maksymalnie, elementy skórzane, cały przód nowy jest zrobiony przeze mnie. Lubię robić w stali nierdzewnej i podnóżki, kierownica, wydechy, to jest wszystko poprzerabiane. Ale najbardziej lubię grawerkę w ogóle w skórze. Robię sam elementy, wszystko wykonuję sam. Gdybym to robił zawodowo, to już straci urok i smak. A jeżeli ja to robię hobbystycznie, to ja wkładam dużo energii, serca w to i właśnie tak to wychodzi, jak wychodzi.